mordo! It to jest najstraszniejszy horror, jaki widziałem. Pennywise to jest tak straszny clown. A to jest to? To co oglądamy? No. Na pewno? No mordo, on straszy, on się żywi strachem innych ludzi. I ty mówisz, że to jest straszne, to co oglądamy teraz. Nie pomyliło ci się coś? Obejrzyjmy to i zmień się zdanie, stary. Nie będziesz spał przez następne 10 dni. Nie będę spał, jak to obejrzę, dlatego że jest tak słabe. Masz kot, zbój się, ja idę zagrać w jakąś fajną grę. Co? On się tego nie boi? To jest niemożliwe, ale wiecie co, widzowie? Mam pewien plan. Ej, Jack! No. Mordo, słuchaj, mówiłeś, że się nie boisz Pennywise'a, nie? No, nikt się nie boi Pennywise'a, oprócz ciebie. Dobra, a czy myślisz, żebyś go pokonał? Stare kangura bym pokonał, co dopiero Pennywise'a. W takim razie mam dla ciebie challenge. Jeżeli uda ci się uciekać przed Pennywise'em i ukrywać przed nim do 3 w nocy, wtedy dostajesz 1000. Chodzisz to? Przecież on nie istnieje, easy stary, zgadzam się, oczywiście, no dobra, tak. Stary. Pennywise? No. No, Pennywise, chodź tu! No, o kur... To jest mój przyjaciel, nazywa się Krzysiu. Będziesz miał 5 minut, żeby rozplanować sobie wszystkie swoje kryjówki i tak dalej. Ty się tak nie zbliżaj też Krzysiu, do mnie. Spadaj stąd. Idź stąd. A my idziemy teraz odliczać, bo to jest schowany przed Pennywise'em do 3 nad ranem. I tak jak mówiłem, startuje teraz odliczanie. 5 minut ma Jack na to, żeby się jakoś przygotować do tego challenge'u. Ale to czego nie wie, to że wcześniej zamontowałem mu w jego telefonie tracker. I cały czas razem z Pennywise'em będziemy wiedzieć, gdzie się ukrywa. Więc naprawdę nie ma łatwego zadania. Zobaczymy jak mu pójdzie. Zostawcie łapkę, subskrybujcie. No dobra, w takim razie skoro Pennywise jest w naszym domu i chcą, żebym uciekał przed nim do godziny 3, muszę ogarnąć jakiś bardzo sprytny plan. A ten plan to manekin, który jest tutaj i przebierzemy go za mnie i będzie wyglądał identycznie, postawimy go na krawędzi basenu i zobaczymy co Pennywise zrobi. Pomyśli, że to ja, a tak naprawdę to będzie fake, a ja się schowam gdzieś wysoko. Dobra, manekin został ukończony, zobaczcie, buty, spodnie, wszystko, nawet czapka jest, ale ty mordy nie masz. Tak czy tak, nasza misja teraz jest taka, schować się tutaj na dachu wysoko, żeby nas nie zobaczył i nie dosięgnął, wtedy nagramy jak on tutaj wchodzi i się nabiera na ten żart, a tymczasem do 3 muszę uciekać, bo wtedy wychodzą duchy i będzie ciężko. Koniec czasu i zaczynamy oczywiście od tego, że nie będziemy szukać Jacka, tylko sprawdzimy gdzie jest na trackingu. Słuchajcie, nie wyszedł w ogóle poza posesję naszego domu, więc jest gdzieś tutaj na terenie cały czas. Ciekawi mnie co szykuje. Dobra Pennywise, słuchaj. Gdzie jest? Muszę go znaleźć. Ja nie wiem, przejdźmy po ogrodzie. Tutaj jest nawet drabina podłożona, którą będę musiał wywrócić potem. No wysoko powiem wam. Nieźle, trzęsie się jak cholera. No, niezła ucieczka, prawie mi się udało. Teraz trzeba wejść tylko tutaj wyżej. Jestem na dachu w takim razie już. Jak ja stąd zejdę? Dobra, patrzcie, tu jest kawał dachu do przejścia. Z jakieś 1500 metrów, 190 sprzedane, ale musimy nagrać Pennywise'a, więc. Dobra, musimy trzymać się drutu. A jestem aktualnie na dachu, co jest epickie, bo jeszcze nigdy tu nie byłem. Zmuszono mnie do tego, dlatego że zostanę zjedzony przez ducha jakiegoś. Klauna na dodatek. To ja się tak nie bawię, nie ze mną dziś. Pennywise, czuję cię z daleka. Ej, patrz jak tu jest stromo w ogóle. To jest taki zjazd. No to teraz to jest przesrane dopiero. No nie. Jack, gdzie jesteś? Jack! Gdzie jest Jack? Gdzie jest Jack? Gdzie jest Jack? Gdzie jest Jack? Pennywise! Ej, ej! To dużo kosztowało, zostaw te rzeczy, nie rozwalaj wszystkiego! Jack! Widzowie, on jest jakiś niezrównoważony. Już, uspokój się, idziemy szukać Jack! Dalej, tu go nie ma. Jack! Nie piłem od 4 minut. Nie wiem, co się ze mną stanie. Napiszcie na nagrobku, chciał pić, ale się wysuszył. Umarł, bo zdechł. I zestrał się, bo zapomniał. Ej, może schował się w samochodzie, tylko jego nie rozwalaj, bo on był bardzo, bardzo... Nie rozwalaj! Nie rozwalaj! Wyruszymy w moim samochodzie! Tu go nie ma, już by się obstrał, dobra? Jack! Gdzie on jest? Jesteśmy bliżej ciebie! Patrzcie na to, jestem... Pająk Man. A wiecie, że na początku ironiczne jest to, że nie chciałem tutaj wchodzić, a teraz się czuję tak bezpiecznie, że to kij, że to kij, że dobrze. Ej, nieźle co, stoję na dachu, dosłownie na krawędzi. Ernest, Ernest, ty góra z kamerą. Ej, to kamerę. Jest dobry pomysł. Chodź na górę. Hitu, no. Znajdź Jacka, szybko. Dobra, już. Ej, faktycznie najlepszy widok jest z góry wieży trampolin, ale ogólnie mamy bardzo dużo kryjówek, bo jest też domek na drzewie, jest cały dom. Tak naprawdę on może być gdziekolwiek. Może za chwilę go po prostu namierzy trochę lepiej nasz tracker, a teraz wchodzę na górę. O kurde, panowie. Szybko, szybko, znajdź go. Trzymamy się. Pa, 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 ujeżdżam dach i nikt tego nigdy nie robił. Dobra, jestem na górze, patrzcie jak tutaj wysoko. I tak, tutaj jest domek na drzewie. I czy widzę Jacka Frosta gdziekolwiek? Chyba wcale nie jest go tak łatwo znaleźć, nawet stąd.
Jego słyszałem! Słyszałeś go? Tak, szybko! Dobra, schodzimy w takim razie i już go znajdujemy. I teraz, patrzcie, on pójdzie tu, w tym miejscu. On znajdzie kamerę i tu wejdzie, a ja jestem na dachu nad nim, więc zajebiście. Ej, cały czas coś się dzieje na tym ogrodzie, nie żartuję, ale to jest tak grubo. Ja się nie ruszam z tym. Gdzie jest Jack Frost? Co? Ej, to jest jeszcze bardziej niebezpieczny sprzęt. Nie wiem, czy to dobry... Jest Jack Frost, szybko. Nie wiem, czy to dobry pomysł, Pennywise. Dobra, chodź. Patrzcie na to. Ej, zobacz. Jack Frost. Ej, jak on się podłożył? Nie ma szans, Jack, poddaj się. Jack, wygraliśmy. Ej, nie. Jack Frost. Co za jazda. O nie. Dobra, szukamy go dalej, stary. Nadal jest na posesji, chodź. Tam jest. Jack Frost, mam przemuchamy. Ej. Czekajcie, czy mi się zdaje, czy właśnie to jest Jack? O nie, zauważył. Ej, nie masz szans, no my tutaj stary bijamy po ciebie po prostu. Dobra. No to mam szansę, przebiegam na drugą stronę w takim razie. No, dawaj. Ej, gdzie on jest? Ktoś ci uciekł. Ha! Jack znowu nas ogiwa, trzeć. No słyszałem z drugiej strony, no nie. Za nim! Ej, on jest nieuchwytny. Za nim! Ale pasztur, dobra. Idą za dom, w takim razie my musimy iść zobaczyć, bo są jakieś pudła przed domem. Nie wiem, o co chodzi, patrzcie. I oni tutaj idą. I w takim razie czas się schować w pudłach. Bo zobaczcie, nie wiem skąd, ale do jakiegoś odcinka są przygotowane. Tu widać, tu jest dziura. To jest dziwne, to. Nikt nie myśli, że jesteście po tej stronie. Tu się wchodzi? Ej. O nie, nie mam wyboru w ogóle. Muszę wejść do tego, logicznie myśląc. Bo w filmach jest zawsze tak, że ktoś wchodzi do czegoś takiego, bo łatwiej wyjść i go zabije od razu. Tutaj, proszę państwa, to się podnosi, to się wznosi, to się chowa. Wszystko jest zajebiście, cacy lalala. Ale ciemno, ciekawe gdzie oni są w ogóle. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie zobaczy. Jest nieźle, jestem zamknięty tutaj. Spoko, tylko że Pennywise gdzieś jest. I jeżeli mnie złapie, to będzie lipa. Ważne, żeby nie oddychać. Albo oddychać, bo umrzecie w sumie. Ważne, żeby nie dać się złapać. Ej, tutaj są jakieś trzy boksy. Jack. Rozwalił. Dobra, tutaj go nie ma. Może jest tutaj? Dobra, nie, został nie. Ostatni box. Myślisz, że jest tu? O! Nie mam jej! Ej, tak! To jest Jack! Co za psychopata najgorszy! Wyprowadzam się z tego domu. Ej, dobra, wiesz co? Czekaj. Dajmy mu teraz znowu kilka minut, a potem po prostu sprawdzimy sobie na trackerze, gdzie jest. Spokojnie pójdziemy. Ernest, Jack! Dobra, chcesz to biegnij sam. Ja sobie coś spokojnie zjem. Patrzcie. To chyba będzie jakaś ucieczka przez las, a potem powrót do domu. Myślałem, że nie jest to na poważnie, a jednak on ma siekierę i rozwala wszystko siekierą. To prawdziwo. Jak ja mam się przed tym chronić? Psychopata Tritsus i Pennywise. Dobra, wchodzę w jakiś las. A mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz. Jakim cudem Pennywise wie, gdzie jestem, albo mniej więcej lokalizację i mnie widzi, gdzie na dachu? Jest to jeszcze możliwe? No tak w przypadku na przykład boksów nie wpadłbym na to, chyba że sam bym je ustawił. Ale to już jest sprytniejszy plan. Ej, patrzcie, mam jakiś rów tutaj. Tam. Ja pierniczę. Patrzcie. Chowamy się tutaj. To jest bardzo dobry pomysł. Teraz jesteśmy w wyschniętej rzece. Zobaczcie tu i tu. A jestem w środku. Nice. Problem jest też taki, że muszę tu chwilę odczekać. Więc widzimy się za chwilę. Głodny się zrobiłem, przez to się bardziej zmęczyłem niż kiedykolwiek. Chodźmy tym rowem. Zobaczymy, czy tu się w ogóle da gdzieś dojść. Ale iba przeżyć w tym lesie to. No i jak ja mam się napić z jakiejś kałuży? Dobra, trzeba zjeść błoto. Nie, żartowałem, dobra, tak serio? Musimy znaleźć wyjście tak, żeby znaleźć jakiekolwiek jedzenie, cywilizację, jakiś lokal do jedzenia, grzybów nie będę jadł, ogniska rozpalać nie będę, dlatego że mam uciekać do trzeciej tylko. A więc po co się męczyć, jak on i tak będzie jakimś cudem wiedział, gdzie jestem? Chyba, że nie wie i strzelał. Dobra, idziemy. Idę jeść. Według lokalizacji Łukasza, on jest teraz kilometr od nas. No to dosyć szybko bieg w takim razie. I wychodzi na to, że jest albo na zakupach, albo na żarciu. Czyli nie traktuje tego challenge'u poważnie i myśli, że totalnie nie wiemy, gdzie teraz jest i nie wie faktycznie o tym, że mam tracker w jego telefonie. Lecimy. Ej, dobra, udało mi się jakimś cudem wyjść i zamówić burgera. Wszystko już mam tutaj. Na szczęście. Uuu. Ej, zobaczcie, jaki dobry. Ale będę sobie jadł i będę w końcu najedzony. To chyba jest on. Cii. Tak, znaleźliśmy go. Nie.
Porąbane jest to, że dodatkowo zamówił burgera. Ten film w opór mi się opłaca. Zostaw to i weź poczekaj! Kurde, będę trawę jadł. Życie nie jest wyborem. Życie to mus. Jakiś czas już idę sobie i doszedłem gdzieś nad jezioro. Zobaczcie, jak to zajebiście wygląda. I szczerze, ciężko stwierdzić, jak tu trafiłem. Ale mam to i toje. I rozkmincie, że są dwa. Jeżeli będzie wiedział Pennywise, że tu jestem, to nie będzie wiedział, w którym to i toju. No, szansa 50 na 50, że jestem w lewym albo w prawym. A ja będę w tym. I kiedy otworzę ten, od razu uciekam. Więc mam nadzieję, że się uda. Wejdźmy do... O kurde. Zamykamy się, będę miał małą szparę, żeby widzieć, matko jedyna. Ej, Łukasz jest mega szybki, bo ogólnie szliśmy teraz przez kilkanaście minut za nim. Jest w jakimś mega porąbanym miejscu, patrzcie. Tutaj jest jakieś takie jakby wesołe miasteczko, różne atrakcje. Jest tu też jeziorko. Ogólnie pokazuje mi, no tak jakby był praktycznie przy nas. Jakby był dosłownie w tym samym miejscu. Myślę, że teraz tutaj nas naprawdę szybko znamy. To są ulubione gry Pennywise'a! Pennywise, czy ty chcesz się bawić po prostu? Żeby się pewnie tu schował! Ej, zobaczcie! Tutaj jest doskonała kryta. Jest przed! Tutaj się nie schował. Nie, 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 knombrny śmietek! Jest tutaj na pewno! Mamy się! Haha, nie macie mnie! Dobra, szybko na pomost. I pakujemy się do jednego z tych. Nie udało mi się w takim razie, jest tylko jeden minus. Będziemy kraść tą łódkę. Ja się muszę jakoś w niej ukryć. Dobra, wchodzimy. Uciek do rowerka! Do rowerka! Szybko! On ma na pewno wypożyczone rowerki i zaraz zobaczymy, jak odpływa. Chodźmy do niego. Mamy ucieczek! Gdzie on jest? Ej, stąd nie ma ucieczki! Dlatego, że na pewno się położył w jednym z rowerków. Tak! O, już wiedzą, dobra. Nie ma go! I tak mnie nigdy nie znajdziecie! Nie macie szans na złapanie! Ha, ha, ha! No to uciekamy. Po złej stronie byliśmy! Dobra, no to betonowa droga. I jazda. O cholera. Ernest mnie też godzi? Dlaczego? To nie jest tak, że nie wierzyłem w to. No chyba ucieknę. Dobra, chwila zatrzymania. Nie pobiegli tak daleko na szczęście. Co jest jeszcze głupsze, bo to wygląda dziwnie. Teraz muszę sobie zadać pytanie. Jak on mnie znajduje za każdym razem? Nie jestem aż tak kiepski w chowaniu się. Ej, ta droga, którą szedłem, doprowadziła mnie do jakiegoś dziwnego miejsca jak to. Ej, zobaczcie. Co to jest? Ej, można się tu schować normalnie. To jest najlepsza kryjówka na świecie i nikt mnie tu nie znajdzie w ogóle. Co się dzieje? Co jest? Nie! 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 Jak on mnie znalazł? Nie! 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 Zostaw mnie! Jak on mnie cały czas... Nie! To jest niemożliwe! Nie może być go wszędzie! Nie! Uciekam stąd! Co jest? Gdzie my jesteśmy? O cholera! Dobra, wchodzimy tutaj na górę, ale wysoko! Ej, to było świetne, naprawdę! Mamy go! Dobra, teraz musimy sprawdzić tylko jego kolejną lokalizację. No i każde spotkanie nas zbliża do pojmania go, ale póki co udało mu się wymknąć za każdym razem, więc musimy obmyślić lepszy plan. Jestem na jakichś torach. Co to jest? Ej, muszę iść na kres ukrycia w takim razie, albo nie wiedzą, że tu jestem. Z jakiś pociągu coś widzę. Nie! Dobra, uciekamy stąd. Nie mam szans. Dobra, po jakimś czasie udało mi się dobiec do naszego domu i jest furtka. Ale mam jeden pomysł, dlatego że jeszcze ich nie widać. Powinni gdzieś tam daleko być albo gdzieś w lesie. To muszę wziąć folię w takim razie i zawinąć to wejście tak, żeby go sprankować. Jak wejdzie, to uderzy w to twarzą i nie zobaczy tego. Zostawił uchyloną furtkę. Będzie myślał, że ja tam wszedłem, no to normalne. I zahaczyłbym w to, więc róbmy to. Dobra, mam folię, zaczynamy. Jak to zrobić? I już wam tłumaczę, dlaczego to tak źle wygląda. To widać bardzo mocno. Tu już na szczęście nie. Więc trzeba otworzyć furtkę całą, że ja tu niby wszedłem. Teraz mniej więcej jak patrzycie, to nic nie widać, nic. Dobra, trochę widać, ale on ma maskę. Albo ta jego twarz jest taka, że po prostu on nic nie widzi i jest ślepy. I mam nadzieję, że się na to nabierze. Ale to zostawię jeszcze kamerę, poczekajcie. O, patrz. Jack już jest chyba w domu, więc to oznacza, że musimy się tu dostać i go dalej szukać. Pewnie ma jakieś nowe kryjówki. Ej, jaki głupi prank, nie da się w niego wpierdzielić. No tak, on nic nie widzi w tej masce. Głupi Jack! Co za debil. Masakra. No dobra, ale teraz zamykamy furtkę i miejmy nadzieję, że w końcu go znajdziemy. Dlatego, że do końca challenge'u, okay, powinno się zaraz ściemniać, ponieważ zostało jeszcze kilka godzin. Za tego pranka jest zemsta. Dobra, udało się. Nice. Za tego pranka zemsta na Jacku, nagrywaj to. Dawaj, gnieć mu dach. No to najbardziej wkurza. Jack, idziemy po ciebie. Daj młota. Nie, to już będzie przesada.
Idę sobie przez las. Nie wiem, ile nawet czasu minął, jestem tak padnięty. Zgubiłem bluzę jakimś cudem, dlatego że ją zostawiłem, zapomniałem jej wziąć. I teraz pytanie, gdzie ja w ogóle jestem? Ej, chyba to chodzę do domu? Co jest? Ej, nice! W końcu coś łatwego! Mam nadzieję, że w końcu będę mógł się wyspać spokojnie, bo naprawdę... Ej, czekajcie chwilę. Co tu jest? Ej, nie! To jest Pennywise! O nie! Szybko uciekam do domu, szybko! O kurde! Muszę powiedzieć to chłopak! O nie! Dobra, idę snocować do domku na drzewie! Cokolwiek, żeby tylko z nim nie być! Tu się ukryję. Chodźcie tam. Pennywise jest już u nas na terenie. Muszę ostrzec chłopaków i iść się jak najszybciej schować do domku. Patrzcie, jest domek! Jest! Całe szczęście! Dobra, wchodzimy tutaj do środka. Szybko. Nice, zamykam się. I teraz muszę jakiś cudem poczekać na chłopaku. Ale muszę też iść spać. Jezu, to jest strasznie męczące wszystko. Po takim czasie. Patrzcie w ogóle. Mam tu ławeczkę, na której mogę się położyć. I mam nadzieję, że nikt mnie nie znajdzie. To była jedna z cięższych nocy, jakie miałem. I skrzypi ten domek. Idę spać w takim razie. O Jezu, chodźmy na chwilę. W takim razie dobranoc. I widzimy się niedługo. Mam nadzieję. Jack jest na terenie tego ogródka, więc jednym słowem możemy wygrać, dlatego że już za długo uciekał cały dzień. Teraz tylko się cicho do niego zakradnij i go złap. I będzie zarobiście, więc powodzonka. Coś mam wrażenie, że wiem, gdzie on jest, ale możesz się sam domyślić. Myślę, że wygramy, stary. Ciu, słyszę chrapanie, on jest tutaj. Co jest, kur... Co jest z wami nie tak? Zostałeś pokonany przez Pennywise'a, więc nie wygrywasz dzisiaj tysiaka. Mieliśmy jeszcze... To był odcinek o kafla i to gówno jest człowiekiem normalnym? Co za gnus. Widzowie, dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie ten kanał, to na tyle, na razie.